Hej kochani, witajcie w jednoodcinkowym graniu z takiego, moim zdaniem dosyć ciekawego tytułu Dealer's Life. Zobaczymy tutaj, jak prowadzi się życie i nie chodzi tutaj o żadnego dealera niezdrowych środków, nielegalnych i tak dalej. Chodzi tutaj o najzwyklejszego pana bądź panią z Lombardu. Tak można powiedzieć, taki Lombard to jest chyba najbliższe określenie. Po prostu będziemy kupować jakieś dziwne rzeczy, stare, nie stare i je później sprzedawać za troszkę drożej. Ewentualnie będziemy je odnawiać, naprawiać i tak dalej. Jeszcze w nią nie grałam. Tylko widziałam jakieś tam gameplaye i tak nie wiem czemu, gra jest taka niby monotonna, ale strasznie wciągająca, nawet jeżeli chodzi o oglądanie. Bardzo fajnie oglądałam się, obejrzałam chyba 6 odcinków i było to dla mnie coś niesamowitego, mimo że ekran jest praktycznie cały czas ten sam. Zacznijmy sobie nową grę bez gadania, bo jakie jest moje imię? No dobra, to chyba nie trzeba tutaj nic szczególnego wymyślać, ale tworzymy tutaj swoją postać. I przypisujemy sobie tutaj punkty. Niestety gry nie ma w wersji polskiej, więc postaram się tutaj jak tylko mogę jakoś tam mówić to, co wiem. No wiadomo, tutaj mamy tak charyzmę i takie inne rzeczy, takie w sumie bardziej w RPG jak się tworzy. Ale competence. No to jak bardzo kompetentni będziemy, tak? Charyzma. Tutaj no everything about your customer's personality, to jak będziemy odczytywać personę naszej, personę w ogóle jak to brzmi, jak będziemy naszych klientów, wiecie, odczytywać, jak będziemy dużo o nich wiedzieć, bo tutaj wiadomo, każdy klient ma swój charakter, swoje dziwne podejście do życia, sprzedaży, kupna i tak dalej, no i fajnie było mieć te informacje, żeby wiedzieć, jak daleko możemy się posunąć, jeżeli chodzi o na przykład targowanie. Więc tak, weźmiemy sobie, ile tu mamy, 5 punktów, nie możemy więcej niż 3 w jedną iść. Charyzma, no to wiadomo, charyzma jak w większości gier, jak bardzo jesteśmy wygadani, jak bardzo będziemy mogli sobie przekonać, właśnie przetargować jakichś tam klientów, sprzedać właśnie jakieś fajniejsze itemy i tak dalej. To tak, weźmiemy sobie wiadomo po jednym, wszędzie, a szczęście. You got increased the average number of customers, you will... Aha, numer klientów. Jakieś dziwne wypadki, które oczywiście mogą się zdarzyć. Może weźmiemy, a tutaj co było to? Dalej z items lubimy. Dobra. Weźmy sobie w ten sposób. A tu mamy ogólnie. Mam nadzieję, że będzie można to jakoś rozbudować. Nawet nie pamiętam, ani nie zwróciłam uwagi. Dobra. Tutorial. No to mamy jakiś poranek. Dzień się zaczął. Pamiętaj, że jak raz otworzysz sklep, nie będziemy mogli zrobić pewnych rzeczy aż do następnego poranka. No dobra. I tu mamy gazetę. Możemy wynająć ludzi. Możemy wynająć na przykład sklep. To są właśnie takie informacje. I na przykład tutaj mamy, co się dziwnego podniesie, dziwnego, co się zmieni, bo teraz oczywiście mamy jakąś tam ruderę, prawda? Będziemy mieli więcej klientów, większy inwentarz, większy, więcej miejsca po prostu na swoje rzeczy. Inwentarz, staram się spolszczać słowa, nie wychodzi to zbyt dobrze. No ale wiadomo, że koszt będzie o wiele większy. Tygodniowy wynajmu takiego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Nie mam wystarczająco pieniędzy, oczywiście mamy 10 tysięcy. Możemy sobie teraz wynająć ludzi. I na przykład tu mamy restorer. Czyli po prostu pan, który będzie nam odnawiał rzeczy, które kupimy. Wiadomo, one będą w jakimś tam dziwnym stanie i on nam po prostu będzie je naprawiał do jakiejś tam lepszej kondycji. I ten pan na przykład ma małe doświadczenie, ale jest wiadomo dosyć tani. Możemy też sobie wynająć tutaj jakiegoś profiler. Sanchito Abruzzi szuka pracy. Oni są świetnymi detektywami, znają ludzi i przedmioty. They passively grant you more insight. Czyli oni po prostu podnoszą mi tą cechę, którą tam mieliśmy na początku do wyboru. Nie wiem, jak dokładnie to przetłumaczyć, insight, wybaczcie. Pewnie się dowiem po odcinku. Ale na razie nie będziemy nikogo wynajmować. Myślę, że zaczniemy sobie pierwszy dzień. A to chyba otworzyłam jakąś książkę. Dobra, wiecie co?
Chyba nie będziemy czytać, tylko po prostu zobaczmy sobie. To jest na razie nasz stan rzeczy, który mamy. Mamy jakieś tam trofeum 2019, które jego cena taka wywoławcza, że tak powiem, taka mniej więcej określona jest, określona cena tego przedmiotu to 2050, jest w bardzo dobrej kondycji i jest to legenda. To trochę tanio jak na coś takiego. Tu mamy jakiś nóż, który jest po prostu przeciętny, jeszcze w złej kondycji, więc on kosztuje tylko 365 dolarków. Tu mamy jakiś obrazek, też przeciętny, w złej kondycji za 1200, myślę, że też trochę drogo, ale okej. Okay. Buty za 540, jakąś tam broszkę. Common, no to przeciętna. Tu mamy maszynę do szycia. No i w sumie mamy 6 przedmiotów, a 8 miejsc w naszym sklepie, więc możemy jeszcze 2 przedmioty jakieś kupić. Tu możemy zobaczyć naszych wszystkich zatrudnionych pracowników, niestety nie mamy żadnego. Tu możemy zobaczyć nasz profil, jesteśmy beginnerem. I tu mamy reputację, czy jesteśmy szczerzy, czy jesteśmy nieszczerzy, ponieważ można wciskać ludziom kit, można wciskać jakieś tam kradzione rzeczy w tej grze. Więc też reputacja tutaj dużo robi, bo później ta reputacja się wiadomo roznosi i ludzie przychodzą albo nie przychodzą. A i tu możemy podnieść nasze skille, no tak, ale oczywiście za pieniążki. A tutaj detale naszego sklepu. Aha, czyli płacimy 30 za wynajem, no to rzeczywiście bardzo mało. Nie wiem, working location to pewnie, nie wiem, rodzaj lokacji, więc pewnie jest beznadziejna. 4 klientów możemy dziennie przyjąć, 8 przedmiotów i fejmu nie mamy w ogóle. Crappy Hall. Dobra. I tu musimy nacisnąć, żeby otworzyć. Your shop is open. Oj, no tego nie chciałam akurat nacisnąć, to chciałam wyłączyć, ale coś wyskoczyło, nie zauważyłam. O! O, przyszedł do nas jakiś pan, który się nazywa jak? Randall Tombs. No, w końcu ktoś kupił tą ruderę. Miło mi Cię poznać. On jest właścicielem jakiegoś sklepu obok. Najlepszego oczywiście w mieście, żeby było jasne. Obok? Tak jest. No dobra, on ogólnie nie jest zbyt miły. On ogólnie, no, z tego co widzę, to widzę tutaj jakiegoś świeżaka. Porównując oczywiście do jego fejmu, jakie on ma popularności, że tak powiem. Fame-o-meter. Tutaj mamy coś takiego, więc nasz fame level po prostu jest, wiecie, do bani. No bo my dopiero zaczynamy i my tak, że co? Ha, czyli ty nawet nie wiesz, o czym mówię, tak? No dobra, fame level jest bardzo ważny w biznesie oczywiście, no popularność jak najbardziej. No, pomaga ci zdobyć lepsze deale, więcej pieniędzy, no i sławę. Nie wiedziałem. Oczywiście tylko poprzez ulepszanie swoich zdolności i zdobywanie bardziej prestiżowego sklepu, możemy oczywiście podnieść swój fame level. Ale mogę się założyć, że nie wskoczysz nawet na początkującego beginnera. No to się załóżmy. No i okej. Okay. Mamy tutaj pana jakiegoś buyer. Aha, to kupiec? Hey, my name is Trip Organa. I on chce kupić to cacko stamtąd. On chce kupić świnkę, a my mieliśmy jakąś świnkę? Ja nie widziałam. No i dobra, zobaczmy. Aha, on położył pieniądze z... Dobra, i on chce kupić teraz tutaj ten obrazeczek. On jest oczywiście w złej kondycji, ten obrazek jest nieprzeciętny, o tak, bo przeciętny to był common. No dobra, i co my naciskamy? No dobra, zobaczmy. Let's deal. Nie chcę tego czytać. No i teraz tak. On chce zobaczyć, co my pierwsi zaproponujemy. Tutaj taka średnia tego obrazka to jest 1220. I my możemy na przykład powiedzieć mu, że chcemy to sprzedać za 1800. I on, let me think, daj pomyśleć. Okej. Okay. No i widać, okej. Okay. Wziął to za 1800.
o wiele więcej niż była w sumie średnia cena tego przedmiotu. Mogłam trochę więcej pójść. Myślałam nad 2000, ale mówię, nie, chyba nie chcę go przestraszyć. Dobra, na koniec dnia dostaniemy jakiś tam raport, a co 7 dni oczywiście musimy płacić czynsz. Zarobiliśmy dzisiaj 1800. Dobra. Co my tu mamy? Analist. Możemy zatrudnić analistyka, tak? Tak. Który studiuje market. Grand Humor Components. Aha, też podnosi moje statystyki. Nie. Shop for rent. Expert. Ekspert jakiś, ale to 15 tysięcy co tydzień, to chłopie, przecież ja nie mam tyle pieniędzy. I on analizuje właśnie przedmioty, wycenia je, 100% właśnie cena, która kosztuje, dany przedmiot kosztuje, to on nam by nam powiedział. Z małą szansą na odkrycie jakichś nowych, no że podniesie cenę jeszcze. No dobra, otwieramy, nic nie kupujemy. You can always tap your office customer, do not show this tip again, bo ja to już widziałam ten tip. Dobra, cześć, seller, patrzcie, teraz mamy sprzedawcę. Siema, co tam, nazywam się Chloe Tam, no i ona chciałaby nam sprzedać coś takiego. No zobaczmy, co ty masz do sprzedania. Masz do sprzedania jakieś zarąbiste okulary za 460. Dobra, zobaczmy, mamy jeszcze trochę miejsca w naszym sklepie. Nie chcę tej wskazówki. Tak, ona chce nam sprzedać to za 460, znaczy to taki średnia oczywiście cena tego. Więc my weźmiemy 200 za na przykład za te okulary, nie? Serio? 260 ona mówi, żeby dała. No to my damy 230 na przykład, nie? 250 to jej ostatnie słowo. Dobra, wezmę jej za 250. Niech będzie. Średnia tych okularów cena to 460, więc możemy je ewentualnie może trochę później odnowić. Dobra, co ty byś chciała kupić? Bo widzę, że pieniądze wyłożyłaś na stół. Ty byś chciała kupić ten nóż za 365. No dobra, ja ci... O, patrzcie, ona oferuje 520 za ten nóż. Więc ja na przykład powiem, że sprzedam jej ten nóż za 800. Aha, 570. I ogólnie, jak naciśniemy sobie na taką osobę, to mamy tutaj o niej właśnie dane. Czy ona jest na przykład greedy, czyli chciwa? Tak? Chciwa? Tak? Chciwość? Tak, to słowo. No wiecie, zachłanna, o! No to chciwa. Nie. No greedy. Zachłanna może, tak, że chce więcej, więcej, no. Zachłanna. Skąd mi się chciwość wzięła w głowie? Kompetentna, czyli no wiadomo tutaj jak się targuje i tak dalej. Nie wiemy, czy jest zachłanna. Czy jest impatient, niecierpliwa. I tutaj, czy jest kolektorem. Kolektorzy mają o tyle, że oni potrafią dać bardzo duże pieniądze za niektóre rzeczy, ale też potrafią żądać bardzo dużych pieniędzy za właśnie takie rzeczy, które no, kolekcjonują. To różne rzeczy tutaj będziemy kupować i sprzedawać. Są takie kolekcjonerskie. No i właśnie, ponieważ mamy tutaj mały skill, taki, to nie wiemy, czy ona jest greedy, czy nie jest greedy. Nie, proszę mi stąd nie wychodzić. Ona chce nam sprzedać, kupić to za 570. Miecz, nóż, który jest warty 365, więc ja myślę... O! Nie wpisałam nic i nacisnęłam OK. I wskoczyło chyba, że... Dobra, 620, nie no, no spoko, to ja muszę to wpisać. 620, sprzedaliśmy coś, co było warte o wiele mniej. Dobra. Teraz mamy Rayleigh Bellick. Mogę, te postacie są takie śmieszne. Co ty byś chciał kupić? O, i ty byś chciał kupić ten legendarny trofeum. I to legendarny trofeum w bardzo dobrej, bardzo dobrym stanie, które jest warte niby 2000. Ja ci sprzedam za 3,5. 350. 3,5. 3300, jak ty jesteś? Ty jesteś greedy, ty nie jesteś w ogóle, ale nie wiem, czy jesteś... Możemy stracić tą okazję, ponieważ jak za dużo razy będziemy próbować, on po prostu powie, dobra, to weź, ja nic nie chcę i wyjdzie. 3300, myślę, że to może być dobra cena, ponieważ zarobimy 1300 na tym. Niech będzie. Ty chcesz... Czemu wszyscy kupują? O, maszynę do szycia chcesz kupić beznadziejną. Ile chcesz mi za nią dać? 410. Czekaj, to ja może wypalę z jakimś 700? 440.
500. 465. 500. 480. Last call. Czyli 480 albo ona wychodzi i koniec, kropka. 345, no to jest beznadziejna rzecz, więc myślę, że możemy jej za te 480 to sprzedać. I tak jesteśmy cały czas do przodu. Zdarzy się tak, że ludzie będą chcieli mniej zapłacić za przedmiot, który jest niż cena ta taka wyceniona, niż jest wyceniony przedmiot. I wtedy trzeba będzie kombinować, żeby wcisnąć ludziom chociażby nawet za te minimum. Także na razie idzie i tak bardzo dobrze. Czyli dzisiaj zarobiliśmy 6200. Tego też nie chcę, żeby mi co chwilę się pokazywało. Klerk, o kto to jest? Aha, Harrym znam, będzie podnosił 2000 tygodniowo. O Jezu, przepraszam, tygodniowo nie. Brainwasher, o kurczę, też nie wiem, kto to jest. Tom Spencer. Aha, może sprawić, że ludzie zapomną o naszej ostatniej rozmowie. Możemy użyć tego do po prostu wznowienia negocjacji, które nam nie wyjdą. Ciekawe, ale na razie nie mamy takich przedmiotów, żeby korzystać z niego. Ja bym chciała, ale na razie nie ma do wynajęcia właśnie tego, który nam odnawia przedmioty. Ten, co był pierwszego dnia do wynajęcia, niestety z tego nie skorzystałam. Otwieramy sklep, mamy raz, dwa, trzy. Ile mamy? Trzy przedmioty? Czekaj, ja tego nie pokażę. Mamy trzy przedmioty do sprzedania. Niewiele. Co to za sklep, który ma trzy przedmioty do sprzedania? Dobra, ty chcesz znowu coś kupić, nie? No dobra, w sumie. Tą broszkę, która jest warta 136. Ty chcesz mi dać 285, no to ja tak skoczę może na 400. 310, 400. 335. Well, no i oczywiście przesadziłam. A zdecydowanie poszłaś za daleko. Nie ma dealu, idę. No, sorry. Trudno. Dzień dobry, mam na imię Jack Bing. I on oczywiście znalazł coś, co mu się podoba. Okulary. I tu są bardzo fajne informacje. Średnia cena tych okularów to 460. My za nie zapłaciliśmy 250. Więc możemy sobie tutaj teraz fajnie... Patrzcie, i teraz on chce je kupić za 490, czyli odjąć te 250 i wychodzimy na bardzo piękny plus. Ale ja oczywiście jeszcze podbiję cenę do jakichś może 600? 540. No to 590. 560. I tak, patrzcie, cena po prostu pięknie. No dobra, 560. 560 może być. I tu nam się pięknie pokazuje. Zarobiliśmy na tych okularach 310. Elegancko. Czyli dzisiaj zarobiliśmy 6, tak? Total gross... 2560, total gross revenue, co? Balans 560 zarobiliśmy. Jeden przedmiot sprzedany, a co to jest? 6760? Aha, nasz ogólny zarobek chyba z wszystkich przedmiotów, z naszego całego utargu, o może tak. Restorer jest. Obi-Wan Whistler. Myślę, że Cię zatrudnimy i teraz możemy zrobić coś takiego, że... Buty za 540 na przykład możemy nacisnąć. I teraz tak, buty są za... czekaj, ile? 540. I my je możemy w przeciągu 5 dni i za 144 ulepszyć. Czyli one wtedy będą kosztowały 540, to średnia. Aha, bo my za nie nie zapłaciliśmy. Dobra. Dobra. Czy zapłaciliśmy? Nie, my już je mieliśmy akurat. To na ten przedmiot się za bardzo nie liczy, bo my już go mieliśmy. Później trzeba obliczać, a czy obliczać? To wszystko fajnie jest napisane. Ile przedmiot, średnia jego cena, ile za niego zapłaciliśmy, plus ile zapłaciliśmy za odnowienie, no i wtedy dopiero trzeba jakąś tam cenę wyznaczyć, żeby sprzedać to oczywiście z zyskiem. Otwieram kolejny dzień. Dzień dobry, a masz pan czuszkę, którą przekładasz z ręki na rękę. Raz prawie, raz level. No dobra, i tutaj pan ma do sprzedania jakiś naszyjnik. Bransoletę. Bransoletę, która jest przeciętna, w złej kondycji, a on ją chce opchnąć za 1000. A, ona jest warta 1100, a on ją chce opchnąć za 680. Wiecie, co jest też? Ludzie mogą nam spróbować sprzedać na przykład kradzione rzeczy. Ja ją wezmę za 400, panie. 630. Za 600. Prawie połowa ceny. I... I accept! O, już myślałam, że było takie... Well... I tak jak ostatni powiedział, dobra, to sobie idę, no to ten powiedział, że dobra, może być. Czyli za
600 kupiliśmy fajną bransoletę, wartą 1000 coś. A ty byś chciała zaraz coś kupić. O, tą broszkę. No dobra. Zobaczmy, ile... aha, czyli ja teraz zaczynam, tak? Ja zaczynam. To ja tą broszkę ci sprzedam, moja droga, za jakieś 300. 245. Nie, 300. Nie jestem pewna. Ona próbowała, ale niestety poszło za daleko. That's it. No to nie, nie chcesz broszki, to nie. Ty chcesz mi sprzedać w złej kondycji przeciętny, nieprzeciętny w sumie trofeum z 2006 roku. No dobra, mogę to kupić ewentualnie. Średnia tego to 470. Ty chcesz mi to sprzedać za 280. Ja to mogę sprzedać za, kupić za jakieś 200. 240. A jak ty jesteś? Ty w ogóle nie umiesz się targować, ale nie wiem, czy nie jesteś może niecierpliwa. 200. Well, niestety. Nie udało się, byłam za bardzo chyba naciskała. Dzisiaj straciliśmy 1300. Ale i tak jesteśmy do przodu. Lucky guy, opatrzcie. No to oczywiście ona będzie podnosił nasze szczęście. Shop for Restorer i mamy kolejnych restorerów. I tu jeszcze jeden, tylko o, ten to patrzcie, Harry Simpson, to ma aż 3 gwiazdki, no ale on kosztuje 15 tysięcy tygodniowo. I on to po prostu nam robi robotę. Sklep do wynajęcia. Trashy Paradise. O, fame nam wzrośnie plus 1. Niestety ilość miejsc nam nie wzrośnie, ilość customerów nam nie wzrośnie, ale tutaj working locations tu nam wzrośnie plus 1. Musimy zapłacić 3000 na start, no i tygodniowo płacić jeszcze 60 więcej. A zyskamy w sumie tylko jeden punkcik fejmu na tym. Więc chyba nie za bardzo. Tu mamy Pound Square. No ale to nam kosztuje już 5970 więcej. No 6000 tygodniowo i 200 tysięcy na start, nie? Więc... Ale ten jest nawet spoko, tylko gdyby było troszeczkę więcej miejsca na inwentory, albo na przykład więcej customerów, no to już bym mogła na przykład się połasić, że tak powiem. Dobra. Ty byś chciała coś kupić, a ty masz fajny naszyjnik. Co byś chciała kupić? O, broszkę, dobra. Broszkę, no to ja ci ją sprzedam za 400. 250, 200... 72, żeby przebić 100% ceny. 272. 275. Ja napisałam 272. I don't know. Ok. 275. Nie no, spoko. Mogę sprzedać broszkę za tyle? Co ty byś chciał kupić? To, a, kurczę, ja bym chciała ją najpierw wyczyścić, żeby ona była w lepszej. I teraz tak. Ja za nią zapłaciłam 800. 600. Za nią zapłaciłam, więc ja ci ją mogę sprzedać na przykład za 1600, nie wiem, czy to tak trochę daleko idę, nie? 1340. O, ja w ogóle o tobie informacji nie mam. 1500. 1380, ale to i tak piękna cena. Kurde. Chciałabym ją opchnąć. Nie wiem, czy mi się uda tak ładnie opchnąć komuś ją w przyszłości. 1300, dobra, 1400 damy i nie jestem pewien. Ok, 1400, czyli zarobiłam 800 na tej bransoletce. Myślę, że to ładne. O, a co to? Little Treasure. Pudełeczko na biżuterię, nawet z jakąś biżuterią, ale jak widać jest w okropnym stanie. I za ile ty chcesz nam sprzedać to okropieństwo? Chyba nie ma takiego wyrazu. Okropieństwo, może tak. Za 130. Ja to mogę kupić za 60, bo po prostu wygląda to niesamowicie okropnie. 120, nie, 60. 110. Moglibyśmy to odnowić, ale to znowu będzie kosztowało. 80 mogę dać. 5. Nie jestem pewny. Nie. No to zabieraj te śmieci z mojego biurka. No i patrzcie, cały czas to leci do góry, czyli idzie chyba w dobrą stronę.
idzie nam dobrze, idzie nam dobrze. Restorer, to jesteś za drogi. Shop na rent, znowu ten sam. To nie, zaczynamy kolejny dzień. Chcemy do tego siódmego, chociaż do... Ło! Jakie łokcie. Albo nie wiem, co to jest, to chyba łokcie. Jaki kuaktus! Za 640 takiego kaktusa. Dobra. I ty go chcesz wstać za 455. Ja mogę go wziąć za 300. To nawet mniej niż połowa ceny. Dobra, wskoczę na 320. 50% ceny. 395. On jest w dobrym stanie. 380. Nie jestem pewny. A, dobra. Dobra, za 380 kupiliśmy kaktusika. I tyle? Jedna osoba tylko? Tu mamy jakiegoś forgera. Aha, on podnosi wartość przedmiotów. Ale jeżeli się okaże, że przedmiot jest fałszywy właśnie, to niestety ucierpi na tym moja reputacja. Brainwasher Shop for Rent, co my tu mamy? O, Vainmart. Tu nawet jest takie sympatyczne. 4 fejmy, więcej miejsca, więcej kostumerów. No, enough money. Aha, bo to aż 30 tysięcy na start, no to pięknie. Dobra, mamy siódmy dzień, zobaczymy, jak nam pójdzie tego siódmego dnia. To tutaj ciekawego do roboty. O, proszę, jaki wąs. Hej, Mark, co ty tu masz? Czasami jak przedmioty takie jak właśnie jakieś duże, to ludzie przynoszą tylko zdjęcie. Wiadomo, że nie wyskoczy mi to z krzesłami na ladę, więc przynoszą zdjęcia. I tutaj właśnie jest zestaw krzeseł. Przeciętnych, ale w dobrym stanie. Za 395. Za ile ja bym mogła je kupić? Ja bym mogła je kupić za 160. 320. 250. Let me think. I don't think... O kurczę, dwie próby i już? No dobra, to zabieraj te swoje krzesła. O, pan tu na przykład ma do sprzedania piękną kuchenkę, nie? Cześć Tom, z pięknym wąsem. 2012. W złym stanie. 720. No dobra, zobaczmy, kim ty jesteś. Ty jesteś w ogóle niekompetentny, nie jesteś kolektorem. Więc ja za tą kuchenkę dam 450. 400. Oj, tyle to ja nie dam za tą kuchenkę. Czekaj, 400 dam za tą kuchenkę. 520. 400? Nie. No to zabieraj. Nie mam miejsca. Mi zostały tylko buty do sprzedania. A, i kaktus. Ty masz do sprzedania biurko za 300. Dobra, muszę się opanować, bo chyba przesadzam ostatnio. Za 200 mogę. Nie, no tutaj ja nie będę brała rzeczy, na których mogę zarobić 15. No proszę. 265. Let me think. Nie. I teraz minus 630 nam wcięło, ponieważ... musimy zapłacić naszemu panu, co tam odrestorowuje nam rzeczy, i 30 za sklep. Więc 5831 chyba dzisiaj zrobiliśmy bodajże, ale i tak tutaj mamy piękne zyski. Zaczęliśmy chyba 11 tysięcy mieliśmy na koncie, czy 10? A mamy 15 po tygodniu. Dobra, sklep na wynajem. Nie, brainwasher, clerk to hire, nie, otwieramy sklep. Proszę mi dać jakieś rzeczy na sprzedaż. Ło kurde, jaki łańcuch, ten też. Podoba mi się ta laska. Dobra, co ty masz do sprzedania? Dywan z 1971 roku. No i teraz tutaj zaczyna się już pod górkę, ponieważ nie wiemy, jaka jest średnia cena tego dywanu. I on chce nam go sprzedać za 395, ponieważ jest to nieprzeciętny przedmiot, ale w złej kondycji. Ja wezmę go od ciebie za 250. Daj pomyśleć. Niestety nie. Jedna próba? Ten to musiał być w ogóle dziwny koleś. No dobra. Ty chcesz mi sprzedać pudełko. Ale już nie jest terrible, tylko bad. Bad, bad, bad. Guess a price. No to zgadnijmy cenę tego. 190. I widzicie? On chce nam dać. On chce od nas 405, a przedmiot jest warty 305. Więc niestety, ale mogę ci za niego zaoferować
230 i to jest max. I ty sobie pewnie pójdziesz. Do widzenia. O! A ta pani, proszę, chce nam sprzedać tutaj pudełko z biżuterią w bardzo dobrym stanie. Ale ona też sobie nie wiadomo co myśli, bo patrzcie, jej zachłanność po prostu jest maksymalna. No i ona chce sprzedać pudełko za 1000, warte 660. Za 500 mogę ci je, kochana, sprzedać. 1000. Bye, bye. Niestety. Zbyt wielkich dealów to my tutaj dzisiaj nie zrobiliśmy. O, i mamy nasz Obi właśnie skończył odnawiać produkt. I on tu nam odnowił buty, tak? Tak, i buty są teraz w bardzo dobrym stanie. Ale teraz nie wiemy ich wartości. A one wcześniej były, kurde, teraz nie pamiętam. O kurde, teraz nie pamiętam, ile one były warte, jak były w złej. Tu się pojawia problem, trzeba zapamiętywać to. One kosztowały chyba 300 coś. No nieważne. Kaktus 640, zapłaciłam za niego 380, on jest w dobrym stanie. Czy my mamy, a mamy tylko dwa przedmioty. No dobra, to kaktusa też odnowimy za 37. Okej. Okay. Za 4 dni. Dobra, no buty są w bardzo dobrym stanie. Są piękne. Otwieramy. Czy ktoś będzie chciał kupić buty? Dzień dobry panu. Patrzcie, on ma czerwoną brodę. Nie, to chyba, nie, to broda. I jaką ma ten? I dziurę w uchu. Kaczka! Okropnym stanie. Kaczka za 58. Ja ci za nią, kochany, dam za 30 dolarków. Dobra, dziękuję. No i mam kaczuchę. W sumie ją bym mogła odnowić, bo jest w okropnym stanie. Nie, ja bym chciała... Poczekaj, bo ty jesteś w stanie przekształcić zwykłe przedmioty na bardziej... Czemu nie mogę cię wynająć? Aha, bo możemy tylko na razie jednego pracownika zatrudnić. A, czaję. Nie chcę tego słuchać. Może to jest właśnie, ile pracowników możemy mieć. A to by się nazywało working locations? Bez sensu. Ale może to tylko ja. Czegoś nie czaję. Dzień dobry. Kapselki od puszek. No dobra, spokojnie. Co ty masz tutaj do sprzedania? Fidget spinner. Zabawka za 80. Boże, jakie śmieci nam przynoszą. Ona jest warta 81, no to ja ją mogę kupić za na przykład 45, chłopie. Za 110. Za 50 ją mogę kupić. 104. Nie, 50 to moja ostatnia. Do widzenia. Co ty masz tutaj? Książkę. Ale mi śmieci przynoszą. Przecież to jest jakaś masakra, nie? 77. Warta książka. 45 ją mogę... Niestety, chłopie, nie wezmę książki wartej tyle za drożej. No, oczywiście oszaleli. Coś mi nie idzie teraz to zarabianie. Ekspert, o właśnie. O. On może szybko wycenić przedmiot. I on właśnie może chyba zobaczyć, czy jest fejkowy, czy nie jest fejkowy. If you give the items to analyze, they will make exact estimate of them and find the correct. Aha, bo ty mi możesz, czekaj. About the boy and have a chance to recognize. No ty możesz sprawdzić, czy coś jest fejkowe, czy nie jest fejkowe. A ja nie mogę, kurde, zapominam cały czas, że nie mogę nikogo więcej zatrudnić. A ja naprawdę bym chciała właśnie tego, co mi wyceni. Co ty masz na twarzy, na policzku? Kobieto? Tatuaż chyba. Okej. Okay. Co ty tu masz? O, jakaś ładna książka. Dobra, za 170, zobaczmy. O, no i tutaj już pani widzę, ma trochę w głowie. Za 99 chcę sprzedać książkę. Za 80 bym ją wzięła na przykład. Let me think. Okej, okay. No i dziękuję. Może być, książka za 80. Ty ma... O, proszę, co masz do sprzedania?
Decorated Handheld Game Console. Fajne, to taki Game Boy trochę, nie? No i ty chcesz za niego 580, a on jest wart 570. No porąbało ci się w głowie. Mogę za niego dać jakiś, bo on jest w dobrej kondycji, więc ja dużo z niego nie wycisnę. Mogę ci za niego dać 480. Okej, okay. Kurde, mogłam zejść niżej. Dobra. Czasami tak wiajo robią właśnie, że niby patrzą, że a, wezmę tak dużo, a jak się zjedzie nawet dużo, to oni i tak biorą, także... Ale czasami odejdą, więc nie wiadomo. Dobra, co tam macie ciekawego? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda nasz wystrój. O, panie, okulary, ale to jakieś już inne, bo to z 99. Policjant do nas przyszedł, już się boję. Dobra, one są warte 220, więc ja za nie wezmę 110. 124. 120. You say 120, I say 122. Dobra, może być 122, chłopie. I tak są warte 220, więc stówkę sobie na nich zarobię. To nie jest normalny klient. Dobra, zobaczmy co mamy. Good morning. O, nasz safety system nie ma jakichś tam standardów. Serio? Tak, serio. Co powinniśmy teraz zrobić? Zapłacić fine, czyli karę? Spójrz na mnie. Charyzma, please don't. O dobra, spróbujemy. Okej, okay, I will leave you some time to fix it. O, dam ci czas na naprawienie tego, dzięki. Jakie standardy tutaj? To przecież piękny sklep jest, trochę dziurma na ścianie, ale może być. Pani, co pani chce kupić? Kaczkę. Dobra, za ile ty byś chciała tą kaczkę? My ją kupiliśmy za 30, więc mogę ci ją sprzedać za 60. 49. 59. 51. Dobra, pozbędę się tej kaczki. Ale nie, bo ja bym ją chętniej naprawiła. Nie, nie sprzedam się tej kaczki. Pan ma papugę na głowie. On chce coś kupić. Dobra, ty chcesz teraz kaczkę. Nie sprzedam ci kaczki, bo ja kaczkę chcę odnowić. O, Obi skończył. Ale też jest cena od razu. Kurczę, to ja nie wiem, od czego to zależy. Czasami jest cena, czasami nie. Czyli kaktus teraz powinien tutaj mniej więcej 850 kosztować. My za niego daliśmy 417. To chyba już cena wliczona jest właśnie z naprawą. Czyli zawsze tutaj porównujemy te dwie, mniej więcej. Teraz ja bym chciała tą kaczuszkę, o. Bo ona jest w okropnym stanie. Za 40. Czyli, dobra, to sobie... O, właśnie, to się już dodaje. Za 6 dni będziemy mogli sprzedać kaczuszkę. No widzicie, to na razie są małe kwoty. Ale z tego co wiem, to później tu po prostu będą ogromne kwoty w tej grze. Będziemy tutaj kupować i sprzedawać samochody i inne takie rzeczy. Zaczynamy. 6 dzień. Hello, team. Co byś chciał kupić tutaj od nas? Okulary. No dobra, zobaczmy. Ja za te okulary dałam, mój drogi, 122. One ogólnie kosztują 220. Ty nie wiesz, ile ja za nie dałam. Więc załóżmy 220, więc ja ci je opchnę za 300. Okej, kurde, mogłam więcej. Zarobiłam na okularach 178. No dobra. Trzy rzeczy jeszcze możemy kupić ogólnie. Kaczucha nie powinna tu leżeć, bo ona jest tak naprawdę teraz naprawiona. Bradley, co ty żeś mi przyniósł? Aha, to jest właśnie kolekcjonerski gun, pistolet. Ale jest w okropnym stanie, tylko że to jest tego kwestia, że jeżeli natkniemy się na kolekcjonera, to on taki pistolet może kupić za duże pieniążki. Znaczy duże w sensie wyższe niż oczywiście coś jest warte. I ty chcesz nam go sprzedać za 190, bo jest w okropnym stanie, I don't know, whatever, okej, okay. Dobra, za 190 kupiliśmy sobie pistolet. No i 630 oczywiście musimy zapłacić, kurde, nie podoba mi się to, że to leci w dół. O, możemy sprzedać na aukcji. Czy masz przedmiot, który chciałabyś sprzedać? Możemy sprzedać na aukcji. No ale oczywiście jakiekolwiek próby sprzedania jakichś fałszywek
będą, źle się to dla Ciebie skończy, ale musimy być beginnerem, żeby coś takiego zrobić. Ja tu się zastanawiam, jakbym spojrzała tutaj, proszę to już zamknąć. Musimy tutaj wskoczyć na beginner, tylko ja nie wiem, jak to zrobić. Możemy sobie na przykład dodać coś za pieniążki. 3000 tutaj, te 3 statystyki. No tutaj mamy 2 punkty, dlatego jest to droższe. Możemy sobie na przykład charyzmę kupić. Za 3000. Mamy 2 punkty charyzmy. Beginner. O, moja historia. It came out of my shop safety system are not compliant with legal standards. I have to do something about it. Ale nie wiem, co robić. Ja nie wiem, jeżeli chodzi o ten safety system, co możemy robić. Można czytać. O, można czytać! Ale fajne, nawet nie widziałam właśnie. Wherever she goes. Homicide case called Jessica finally got to prison. Tatuaże. Okej, okay, dobra, nie będziemy czytać kasety, co? Pan z mustaszem. Co ty byś chciał kupić? Wood. Wood. Piękne imię. O, chcesz kupić naszego kaktusika. Dobra, no to zobaczmy teraz. On chce nam zapłacić 1060 za kaktusika, za którego my daliśmy 417. Ale ty w ogóle nie jesteś greedy. Teraz kwestia, czy jak ja będę teraz greedy, czy na tym nie stracę. 1060. My zaoferujemy, przepraszam. 1200. Pomyślmy. Okej. Zyskałam na kaktusie 783. Pięknie. Mogłam więcej. O, robocik. Stara zabawka. Stara zabawka. Warta 1460. Ja ją kupię za 800. Wiem, że 900. Mogłabym na nie zarobić przynajmniej 500. Hmm. 860. I don't know. Okej, okay, dobra, 860. Kupiliśmy jakąś dziwną zabawkę. No trochę wydaliśmy pieniędzy. Nasze konto idzie w dół. O kurde, patrzcie, za 3 miliony! Elite Treasures. To już to się nazywa. Miejsce. Ale okej. Okay. Myślę, że moglibyśmy wskoczyć do tego miejsca. Okej. Okay. Wydaliśmy trochę pieniędzy, ale możemy kogoś zatrudnić. I właśnie, i tu mamy eksperta. Właśnie nie wiem, czy eksperta, który nam wyceni, bo na razie nie mam problemu w sumie z wyceną. Ja bym wolała tego, który podniesie nam cenę. Ty nam podnosisz charyzmę, więc ciebie nie chcę. Poczekam tego, co nam podnosi cenę, bo to nie są chyba ten... Ten sprawdza, czy to nie są fejki. Quick estimate of items. Tak. Na 100% zdadzą znać, czy to fake, czy nie. Z małym prawdopodobieństwem odkrycia czegoś tam ekstra. Greatly increasing, i że podniesie to właśnie wartość. To też nawet fajne. Ale musiałabym płacić. Na razie nie. Na razie zostawimy. Muszę troszeczkę zarobić. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Co pani Marianne by chciała kupić? Game Boya naszego. Okej. No dobra, ty pani, nic o tobie nie wiem. Okej. Więc ja za niego zapłaciłam 480. On jest wart 570, więc ja ci zaproponuję taką cenę jak 900. Bo nie wiem o tobie nic, nie wiem, jak to przyjmiesz. Let me think. Myślę, że mogę zaakceptować Twoją ofertę. No i może mogłam więcej. 420 zarobiłam na Game Boyu, okej. Jak na razie cały czas zarabiam na tych przedmiotach, więc chyba dobrze idzie. Ty byś chciała kupić naszą zabawkę, za którą ja zapłaciłam 860. Ty chcesz nam dać 1640, nic o Tobie nie wiem. A jakby ja bym od Ciebie ściągnęła 1800? Well... Okej, okay, kurde. Sporo byłaś w stanie dać za tą zabawkę. Zarobiłam 940, kurczę, na tym robocie. Pięknie.
Pięknie. Brainwasher, aha, to, że zapominam, to nie. Ty nam podnosisz ten... Nie, ja chcę tego, co nam będzie podnosił wartość przedmiotów. Nie wiem, czy to nie jest ten ekspert, może ten ekspert to robi. Teraz już się pogubiłam. Tyle tych ludzi do wynajęcia. Oj, jakie kolczyki piękne wszędzie. Pani, co pani chce kupić? A, tą książkę. Dobra, my za nią daliśmy 80. Ty za nią chcesz dać 210. Oj, ty w ogóle nie jesteś chciwa. Więc ja ci na przykład będę próbowała ją wcisnąć za 350. Oszalałaś, kobieto, 230. 240. 235. Dobra, masz 235. 155 sobie zarobiłam. Czyli ogólnie wiecie co, w tydzień muszę zarobić przynajmniej tyle, żeby na czynsz i na pracownika mieć. Żeby być na plus. No ale dobra, ja dobra w interesach nie jestem. Marku, co ty chcesz kupić? Nasz w okropnym stanie gun. Wiesz co, on jest w okropnym stanie. Ja bym go naprawiła i dopiero go sprzedała. Nie sprzedam ci go na razie. Ty też chcesz kupić guna. No ile chcesz dać? Nie. Niestety nie. Jak my stoimy tutaj z... Jeden dzień został już do kaczuchy. Dobra, jakoś to przetrwam. I ty jesteś charyzma, to nie... Brainwasher to nie. To też nie. Dobra. Dzień dobry, co pan ma białego na ustach? Wow, siekiera. Dobra. W okropnym stanie. No ale za jakieś tam grosze mogę ją ewentualnie kupić, nie? Za jakieś 65, żeby nie było. 102. 80, panie. Przecież ona jest... Let me think. Nie. No to nie, no to nara. Już zardzewiałą, kurczę, starą siekierę będziecie mi ją sprzedawał. O, no i proszę. Kaczucha wzrosła o 120. O tego mi chodzi. Kurde, Forger. Tak, tylko że ten jest za drogi, bo ten to jest 15 tysięcy, nie? A ten sklep? O, patrzcie, jaki fajny sklepik. Już trochę lepiej, bo już ma więcej miejsca, więcej fejmu. Więcej ludzi, no i 450 tygodniowo, tylko że 15 tysięcy potrzebujemy. To taki sklep mi się przydał. Ja bym teraz tylko chciała tak, kaczucha w bardzo dobrym stanie, warta 178, a my ogólnie wydaliśmy na nią łącznie 70 z naprawą. I teraz ciebie. 252 będzie mi kosztowało niestety naprawienie tego gana, więc jak na razie przepłaciłam, ale jest to przedmiot kolekcjonerski, więc ja mam nadzieję, że komuś go wcisnę. Komuś go wcisnę. Wiecie, co bym mogła sobie podnieść właśnie o to? Żeby trochę więcej o ludziach wiedzieć. Congratulations! O, moja popularność wzrosła. Jesteśmy teraz beginnerem. Czyli podnoszenie tego też pomaga. Ja myślałam, że tylko zmiana miejscówki. Ale no tak, na początku było napisane, że właśnie ulepszanie naszych zdolności sprawi, że będziemy mieć więcej fejmu. Toster, panie. O, idzie już, patrzcie. Jeszcze z fają, kurczę, do mojego sklepu wchodzi. On jest niecierpliwy, więc bardzo szybko będzie rezygnował. Nie jest chciwy. Nie chciałam tego nacisnąć, dobra. Dobra, jesteś niecierpliwy, więc zobaczmy. Chcesz mi sprzedać toster za 340, który jest wart 440. Ja go mogę kupić za 300. 325? Ty jesteś niecierpliwy, więc wydaje mi się, że więcej szansy mi nie dasz. On jest w dobrym stanie, więc go za bardzo nie naprawię. Dobra. 325 niech będzie. Bo nie mam za bardzo co sprzedać. O! Ty chcesz kupić nasze buty. Buty chcesz kupić... O kurczę, i ty chcesz je kupić. I nie jesteś kolektorem, nie wiem, czy jesteś impatient. Za 1160. 1200. I don't know. Okej. Okay. Kurczę, zarobiliśmy na butach tysioka, nie? Tysioka zarobiliśmy. Dobra. Dzień dobry, Randalu. Oto mój świeżak. Ulubiony świeżak. Wygląda na to, że przegrałaś.
Jesteś gotowa zapłacić? Spójrz na mój fame-o-meter. Właśnie to robię i jesteś nadal... O, cholera. Twój fame wzrósł. Wygrałam. 1500. A my się założyliśmy o pieniądze? No, okej. Okay. Dawaj 1500. Okej. Okay. Udało ci się tym razem. Nieważne. I tak jestem najlepszym sprzedawcą w mieście. If you say so. jestem pewna, że nie pociągniesz długo. Następnym razem... jak tu przyjdę, będziesz gotowy będziesz bankrutem. Nie liczyłabym na to. Panie. Dobra. Co to był za ten? Aha, bo to pewnie się wpisało w moją historię. Dobra, co ty chcesz mi tu sprzedać, moja droga? O, taka bardzo stara maszyna do szycia. Kurczę, z 23. I ona jest rzadka, ale jest w okropnym stanie. I nie wiemy jej wartości. Ale jak my ją naprawimy... O kurczę. Ja nie wiem, ile takie coś może być warte. I tu zaczyna się problem. Damy ci za nią. Ale ona jest w okropnym stanie. Damy ci za nią 500. Ona chce za nią 1040. Kurczę, ale to jest rzadkie. 1900 ci dam. Jak ty w ogóle stoisz? Nie jesteś chciwa. Więc wydaje mi się, że cena średnia... 990. To już 3-0, to już lepiej, nie? Dobra, dam ci to 990 za tą maszynę. Mam nadzieję, że na tym nie wyjdę źle. Lucky Guy i Restorer. Nie, my szukamy tego jak daleko to jest naszym... jeszcze 5 dni, aż nasz pistolet zostanie odnowiony. Dobra. Hej, Francji. Cześć, Franco. Co chcesz kupić, moja droga? Ty chcesz tą maszynę kupić, ale nie, bo ona jest w okropnym stanie. Ja ci jej na razie nie sprzedam. Chociaż w sumie... O, cześć, Ronald. Ty znowu... Nie, to w sumie Randall, nie Ronald. Dobra. Za każdym razem, jak tu wchodzę, jest bardziej... jakby w złym stanie jest ten sklep. Coraz gorszym stanie, o. Co masz na myśli? Wczoraj twój fame level zaskoczył mnie bardzo. Ale już się otrząsnąłem z szoku. I jestem pewny, że nie pociągniesz dalej. No to się załóżmy. Okej. Okay. Nigdy nie staniesz się utalentowany. Jeżeli się boisz, możesz od razu zrezygnować. Bet accepted. Czyli, moi drodzy, założyliśmy się z nim, że nasz fame level wejdzie na talented, czyli wydaje mi się, że ten i kolejny jeszcze. Tak mi się wydaje, że to będzie utalentowany. No ale dobra. Dobra, co ty masz do sprzedania? Stare krzesła z 1847 roku w bardzo złym stanie, ale rzadkie. Chcesz nam je sprzedać za 1340, ale ty jesteś mega greedy. Więc jesteś kolektorem, więc ta cena na pewno jest o wiele za wysoka. Ja ci mogę dać 800, ale ty się nigdy na to nie zgodzisz. Właśnie, bo jak ktoś jest zachłanny, tak mega, mega zachłanny, to cena zawsze jest wyższa niż coś jest warte. No ale jakbyśmy w sumie naprawili te krzesła, to one mogłyby być warte dużo. Ale dobra, co ty tu masz? Epickie! Star Battle Ziblon. Kurde. Wiesz co... Ona jest warta 6500. Ja ci za nie mogę dać 4000, bo ja nie mam pieniędzy. Okej, kurde, chyba zrobiłam źle. Nie, bo ty nie jesteś kompetentna, ty się nie umiesz targować po prostu. No dobra, 4000. Nasze konto, kurde, trochę spada w dół, ale dobra, damy radę. Damy radę. Cześć, panie, w zielonych sandałkach. Co byś chciał kupić? Nie. Ja ci tego nie sprzedam, ale ty byś to chciał 7,5. Kurde, ale z drugiej strony zarobiłabym już 3,5 tysiaka na tym, nie? A ja bym ci to próbowała sprzedać za 8,5. Poczekaj, bo ty jesteś kolekcjonerem może? Nie wiem, ale jesteś niecierpliwy. Ale nie jesteś kompetentny i nie jesteś chciwy, więc jak twoja cena to 7,5... to ja bym ci na przykład zapowiedziała 9. Nie jestem pewny. Ale to za...
5000 zarobiłam na tej figurce, jeszcze zanim ją naprawiłam, więc spoko. Patrzcie, jak pięknie. Jeden deal. I poszedł po prostu idealnie. Ja chciałam to zachomikować, żeby to naprawić, ale okej. Dobra, co my tu mamy? Skórzaną książkę. Rzadką, w dobrym stanie. Ale nie wiemy, ile jest warta. Ale ty, chłopie, za to ty nie jesteś zachłanny. Twoja umiejętność targowania się nie jest zbyt wysoka. Może pewność siebie, o tak, bardziej, nie może nie targowanie. No to ta kompetencja to jest taki, wiecie. Więc ja na przykład za nią wezmę 600. 750, 600, 710. Dobra, wezmę 710 tylko dlatego, że poszłam bardzo dobry deal przed chwilą. I zarobiłam 5000. O matko, co to jest? Co ty byś chciała mi sprzedać? Epicki. Ancient Toy. W 990 roku. O kurde, to już, no właśnie, nie chcę wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Niestety nie stać mnie na takie zabawki. 690 zapłaciliśmy, tak? No ale dobra. Ja myślę, że i tak ładnie idzie. Brian Washer, Lucky Guard Restorer. Nie, nie, nie. My chcemy tamtego innego, żeby nam podnosił rzadkość rzeczy, żeby one były bardziej niespotykane, nietypowe. Co ty masz do sprzedania, moja droga? W złym stanie trofeum za 550 i ty jesteś. Nie, nie jesteś chciwa w ogóle. Więc ja ci za nie dam może jakieś 250. 330? 300? 320? 300! 315. Dobra, mogę to kupić za 315. Czekajcie, bo ja nie wiem, ile ja mam miejsca. Jeszcze mam miejsce na dwie rzeczy. Co ty tutaj masz? Na świeczkę. No nie, no okej. Świecznik w sumie. O, tak to się nazywa. Ale za 1600? Ty chcesz mi to sprzedać? Ja to wezmę za jakieś, nie wiem, 700? 1080, nie. I'm not sure. Bye bye. No to bye bye, ja nie kupię świecznika za 1600. Epicki! A już zaczynają się, kurczę, takie rzeczy, nie? Epicki pistolet, wart 8600. Ja mogę za 4000 go wziąć. Za 8, 4? Nie. No ja wiem, że ty nie sprzedasz mi za takie, ale warto spróbować. Pani zęba zgubiła. Co ty byś chciała kupić? Naszą maszynę do szycia, ale nie, bo kochana moja. Kurde, ja za nią dałam 900, ona chce mi dać 2,5, 2, w sumie 2 tysiaki. Tysiaka bym mogła. Nie, ja sobie chcę zostawić jedną taką maszynę, bo to jest jedyna rzecz moja rzadka. Ekspert. A ty? A ty byś mi podniósł. Nie, ja nie chcę. Wiecie co, mamy powyżej 10 tysięcy, to ja bym mogła na przykład. Aha, tylko rano można to zrobić, dobra, nieważne. Dobra, co ty masz do sprzedania, moja droga? Armor. No spoko, nie? W okropnym stanie i nie znamy ceny. Ale jest to w okropnym stanie i jest to nieprzeciętna rzecz, no ale. Nie wiem, z 300 ci dam za to. Nie jestem pewna. A okej. Okay. Kurde, to pewnie jest warte może ze 150. Jestem ciekawa, jak tam daleko nasz pistolet. Dwa dni jeszcze. Dobra. Cześć, Greg. Co ty byś chciał kupić? Tą książkę. Książkę, której nie znamy ceny, ale daliśmy za nią 710. Ty chcesz za nią 1100. Nie jesteś kolekcjonerem, a ona jest rzadka, więc ja bym ci ją sprzedała na przykład za... No 1400 to by była podwójna... Dobra, 1400. 1220. Nie, to i tak ładnie, nie? 1220. Nie bądźmy zachłani. 500 zarobiłam na tej książce. Okej. O, proszę. Ty chcesz mi sprzedać miecz za 600. Znaczy on jest wart 600, a ty chcesz 720. No choć to oszalał, za 400 mogę go wziąć. 700, 400? Nie. No to nie. Do widzenia. Do widzenia. O, 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 o. Proszę, żeby był małogwiazdkowy. Nie chcę ciebie. 400 tysięcy, 30 tysięcy. Nie mam tyle.
Ja teraz bym chciała sobie ulepszyć coś. No moglibyśmy lak za te 3000 jeszcze teraz pocisnąć. Albo 8, nie, za 3000 myślę, że wezmę sobie. W sumie jeszcze 2 punkty bym kupiła, no ale to też są pieniądze i bym już wskoczyła na kolejny poziom reputacji. Ale dobra. A co to jest w ogóle? Aha. Potrzebuję być bardziej utalentowany. Dobra, dobra, spokojnie. Bez stresu. Dopiero miesiąc czasu mamy sklep otwarty, a już nasze umiejętności rosną jak szalone. W sumie z pieniędzmi stoimy na razie stabilnie, o tak bym powiedziała. Dobra, co chcesz kupić? Toster. Dobra, panie, toster. Tyle pieniędzy za toster. Ale okej, ja za niego zapłaciłam 325, ty chcesz mi dać 530, więc ja od ciebie może bym wzięła 600. Jak w ogóle... Aha, bo ty masz tutaj trójeczkę. To pewnie nie dasz 600, co? Nie jestem pewny. Okej, no dobra. No zarobiłam 275 na tosterze. No i spokojnie. Myślę, że może być. Last night you decided to accept that ultimate party. Invite from your old stone friend. You don't remember anything, but you... Aha, czyli to są takie przypadkowe zdarzenia. No niestety, impreza była i straciliśmy punkt charyzmy. Co to ma być w ogóle? Ech. No i mamy teraz w bardzo dobrym stanie, patrzcie jak się błyszczy, pistolet. I teraz ile on był wart? Nieważne, ja za niego zapłaciłam 442. Dla mnie też to jest ważne. Ale teraz mamy maszynę do szycia, tak? Tak, którą chciałam właśnie naprawić. Tylko z racji tego, że ona jest rzadką maszyną do szycia, bo jest rare, zajmie to 6 dni i będę musiała zapłacić 1300. No dobra. Czyli łącznie ta maszyna kosztowała mi 2300, także ja ją będę musiała sprzedać za naprawdę duże pieniądze. Restorer nie. Chociaż w sumie ty... Aha, bo ty jesteś ten od naprawiania, to nie. Dobra. No dobra. Panie, co byś pan chciał kupić? O, dobra, ty chcesz kupić mój pistolet. No ja za niego zapłaciłam 440, ty chcesz mi dać 1400. Kurde, nic o tobie, nie wiem, panie, dobrze, co ty masz w ręku? Kanapkę, no z kanapką, taspetem, nie no, po prostu... Czujcie się jak u siebie w domu, nie, spoko. 1400, za bardzo dobrym stanie. 1600. 1480. 1500! Let me think. Okej, okay, dobra. Czyli zarobiłam na tym pistoleciku 1000. No, trochę musiał przeleżeć, nie? Ale... O, jaki alien! Gabriela! Epicka figurka Xeno Queen. No właśnie, ty chcesz... A ja nie znam jej... Nie. Takich rzeczy ja na razie nie kupuję, niestety, ale mój sklep jeszcze nie jest na tym poziomie. Trofeum z 1982 roku. Dobra, na takich małych rzeczach możemy sobie zrobić, ale ty pani, ja ci tutaj, nie wiem, z 550 mogę dać za to. Pewnie twoja, nie znam, nie mogę o tobie nic zobaczyć, ale... No, nara. O, proszę, jaki ładny gramofonik. Z 1927. No dobra, ile ty chcesz za niego, jeszcze nie wiemy. On jest nieprzeciętny w dobrej jak... 400? Aha, w takich okolicach. O tobie nic nie wiem. 800? Well, nie. No niestety, sorry. Ciężko mi określić cenę czegoś, co nie wiem ile kosztuje, nie? Dobra. Pani. Łohoho, co ty masz? W ogóle nie wiem jak przeczytać twoje imię. Maeve? Maeve? Nie wiem. Dosyć skomplikowane. No dobra, to młot. Wyprodukowany w 2001. Z prywatnej kolekcji. Aha, i ty jesteś... A ty jesteś kolekcjonerem, więc ty będziesz chciała za nie pieniądze. 1200 za ten młot. Ja go wezmę za 900, bo ja muszę na nim trochę zyskać. 1100. 950.
1100. 990. 1000. Ale to co, 300 zarobi na... No dobra, zobaczymy. 1060. Ja mam wydać 1000 po to, żeby później sprzedać to, ale on jest z kolekcji w sumie. Dobra, wezmę to za 1060, no niech ci będzie. Jakiemuś kolekcjonerowi to wcisnę. O, kaczuszkę byś chciał kupić. Kaczuszkę, która jest w bardzo dobrym stanie i która jest warta 178, to ja ci mogę ją wcisnąć za 300, mój drogi. 275, ty jesteś... Nie jesteś niecierpliwy, więc ja mogę ci dać 300. To jest twoja ostateczna oferta. 290, dobrze. Zyskaliśmy na kaczuszce 220. No, myślę, że więcej bym nie wyciągnęła. Jakby nie patrzeć. Dobra, jeszcze jeden dzień pociągniemy, moi drodzy. I to by było na tyle. Naprawdę wciągająca gra, bo wszystko się rozwija, wszystko idzie do przodu i naprawdę później fajne rzeczy się dzieją, fajne rzeczy można tutaj kupować, sprzedawać. Mamy kolejny młot. Kurczę, będziemy mieli kolekcję młotów. A, ty chcesz kupić ten młot, czekaj. Bo ja za niego zapłaciłam 1060, więc ja ci za niego może dam 1600. Nie jesteś greedy, ale nie wiem, czy nie jesteś niecierpliwa. Nie jestem pewna. Okej, kurde, mogę więcej spróbować. Zrobiłam 540 na tym młocie i to nawet chyba następnego dnia, tak? Więc jest spoko. Steve, co byś chciał mi sprzedać? Chciałbyś mi sprzedać wina. Skrzynkę win, rzadkich win, ale w okropnym stanie. I ty chciałbyś mi je sprzedać za 990. Ty nie jesteś greedy. Więc ja bym mogła je może kupić za 800 nawet. Nie, 930. No to za 900 może. Let me think. Okej, okay, za 900. Kupiłam te winka za 900. Ty byś chciała mi sprzedać broszkę. Już kiedyś była u mnie taka broszka, wiesz? Ale dobra. Ta jest przeciętna, ale jest w dobrym stanie. I ogólnie kosztuje 295, więc ja mogę za nią dać jakieś 150. Co? 300? Idź ty, pani. Oszalałaś? Do widzenia. Nie ma nikogo tutaj na wynajem. Cały czas patrzę, czy jest ktoś na wynajem normalny. Aha, dobra, polecimy już ten dzień siódmy. Moi drodzy. Commodore. Ha, co to jest? Old game console. No nie wierzę, nie? Ja taki miałam. Dziś wykładał kasety z grami. Jeszcze joystick powinien być. O! Jen, jak ja tęsknię za tą konsolą. Dobra. No to dealujmy. 450. Ja ci mogę za nią dać jakieś 2500. Ty chcesz za nią więcej niż ona jest warta? No chłopie, proszę. Widać jak ubrany, w ogóle z twarzy widać, że taki jakiś. Mogę ci za nią dać 3000. 3000. Nie obrażaj mnie! To jest warte jak 4000. Ja nie, bo ja ani jej nie polepszę. Nie, chłopie. 3000. Niestety. Do niczego nie dojdziemy. No nie dojdziemy do niczego. Nie mogę ci dać tyle pieniędzy za tą konsolę. Ja wiem, że to jest, kurczę, prehistoryk i w ogóle klasyk, ale no niestety. Dobra. Ty chciałabyś kupić nasz piękne trofeum, za któremu zapłaciliśmy 315, ty chcesz 740. To tak z 900 jeszcze ja szarpnę. 820. Dobra. 500 zarobić na takim trofeum to i tak myślę, że jest dużo. Co ty byś chciała kupić? A, ten armor. My za niego daliśmy 300, więc ja za niego może pociągnę jakieś 900? 570. 670? Nie. No dobra, wiesz co, nie robi mi to różnicy, bo ja sobie ten armor jeszcze mogę odreperować, więc nawet spoko. Chcesz mi sprzedać ciuchcie, Nancy, jak bodajże widziałam imię. 2019. Nie no, spoko, takie to ja sobie w sklepie mogę kupić, no ale okej. Okay. Chcesz mi... Dobra, weź już idź. Za 120 sprzedać, jak to warte 104. Dobra. Okej, okay, moi drodzy. Minął kolejny tydzień.
ekspert klerknic w sumie na... A teraz możemy sprzedawać na aukcji swoją drogą, na przykład. No ale że to są w złym stanie rzeczy... To ja bym to najpierw naprawiła i dopiero na aukcję wystawiła. Okej, nieważne. Aha, już się tknęło, już nie możemy do niej wrócić. Dobra. Moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o grze. Według mnie jest mega wciągająca i naprawdę przyjemna, nawet do oglądania. Mi się podoba oglądanie. Niestety polskiej wersji na YouTubie nie widziałam, jeżeli chodzi o jakieś polskie gameplaye tej gry. Ale ogólnie przyjemnie się to ogląda. Czekam na Wasze opinie, komentarze. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Bye!